Jak bez żartu? Dziś jest bez żartu. No tak, bo Sony. Cześć, czat! Nie wiem, czy mogę mówić głośno, czat. Żeby nie obudzić waszych domowników w domach. 133. Nie, musisz mówić kojącym radiowym głosem, jak nocna audycja z jazzem. Drogi czacie, dzisiaj zapewne znowu nie dowiemy się, jaka będzie cena PlayStation 5. Zobaczymy za to zapowiedzi gier, które pojawią się, które już znamy, za 5 lat lub 6. U mnie jest 3 po południu, więc kiedyś próbuję waszych domowników. Jestem za cicho. Mówiłem cicho. Teraz będę już dobrze. Musisz krzyczeć. To jest jedyne rozwiązanie, żebyśmy byli równo. Kubar, na jakim streamie oglądasz? Puściłem sobie kanał PlayStation na YouTube. Ale chyba ściszmy trochę. Nie wiem. Albo zapytaj czat.
Jesteś za głośno? Mogę ci ściszyć nie, trochę. Tak, tylko jednym uszkiem posłuchałem, ale... Kubar, na czym grasz? Na... Kurde, to pytanie. Na stadii. Teraz Kubar już tylko na stadii gra. Ja już tylko na stadii teraz. Stadia for life. Więc Kubar gra w 3 gry. Już do końca życia. Mam 3 gry i będę w nie grał. Dobra, to co? Co ja mam wpisać? PlayStation? Tak. Powiedz mi, Quest, jaka według ciebie jest prawdopodobieństwo, że dzisiaj nie dowiemy się ceny? Too damn high. Too damn high. Teraz wszyscy są za głośno, za cicho. Powiedzą. Quest trochę ten się oddalił chyba od mikrofonu, dlatego jest ciszej. Nie. Ale Boże. Nie. Trylion audycji. A gdzie jest po angielsku tutaj? Czy ty kupujesz w ogóle PlayStation Quest? Nie, absolutnie. Co ty tu robisz? Ja już teraz jestem tylko dla rozrywki. Ja chcę wiedzieć, jak się skończy ten Mexican Standoff. Okej. Okay. Znaczy Mexican Standoff już się skończył. Wygrało PlayStation. To wygrało w sumie zanim powiedzieli, że będzie następna generacja nawet. Wyobraź sobie, że stoisz, wiesz, stoi dwóch rewolwerowców, nie? Kombojów. Ma się na muszce. I nagle znikąd przychodzi ten youtuber i jednego patelnią w łeb. Nie, po prostu jeden ma rewolwer, a drugi ma AK-47. I nie czeka. Cześć czat, jeszcze raz wszystkich. Cześć czat. No ale wiesz, że Microsoft na taką strzelaninę by przyszedł z tym takim rewolwerem, co ma lufę odwrotnie, nie? Co trzymasz go normalnie, ale jest lufa w ciebie skierowana. Tak. I Xbox strzeliłby pierwszy. Wbił sobie jeszcze nóż w udo, ten taki, co nie można zaszyć tej rany, tak? Tak, ten nóż od konwencji genetycznej. Przyszedłem wam powiedzieć, że ta analogia donikąd nie zmierza i powinniście przerwać już teraz, zanim zabrniecie za daleko. Ty się nie odzywaj, bo przyszedłeś za późno i przez ciebie nie było żartu. Nie było żartu na początku, Przez który się śmiejemy, a czat nie wie, o co chodzi, bo cały żart pada przed live'em. Także zjebałeś, dzięki. To jest inscenizowane, to nie ma żadnego żartu. Jest i tartak. Nie, tam właśnie są jedyne nieinscenizowane żarty. Czy pokażą czarną konsolę? To... Prawdopodobnie nie. To ja wyciągnę mój skrypt. Okej. Okay. Majka nie będzie. Mike poszedł spać. Mike jest stary człowiek, musi spać. No tak trzeba żyć, po co komu wiedzieć. Byłoby mi naprawdę ciężko uwierzyć, że pokażę dzisiaj God of War 2, cokolwiek. Ale wiem, że poszła dzisiaj taka plotka, ale ja wiem, że znam, wiem, mogą pokazać tylko logo. To jest pokazanie loga. Rozumiem, ale... A pokazanie loga jest w zasadzie równoznaczne z tym, że za tydzień będziesz grał, tylko potem 3 lata czekasz. Mhm. Okej, no może. Ale mówię, nawet na Sony to by było trochę zbyt wcześnie. Nie, pokażę te loga, jeżeli będą chcieli dać wyższą cenę niż Xbox, to wtedy w pierwsze 5 minut będzie cena, a zanim zerwą ten plaster, a potem ukoją ten. Albo będzie na końcu i powiedzą tak jak ten, jak w reklamach tych lekarstw. Lek powoduje sraczkę, zawał serca, skończył się, 499. Uncharted 4.2, God of War 2, God of War 1.2. 4.2, Uncharted. God of War Remaster, ale ten pierwszy. Remastera. Bo jak to było ostatnio, jak był ten, jak prowadził Greg Miller i te literki pokazywali, tak? Co miał być kod do wklepania gdzieś tam. To nie będą też cyferki się pojawiać co jakiś czas. Sami będziecie musieli je znaleźć i odgadnąć ceny. Nie, to będzie jak się pokaże 5, potem 9. To jest 7 czy 1? Potem znowu 9. Jeszcze jedno 9. Same 9, co się dzieje? Ludzie zgłupieją, potem znowu 9. Ludzie nadal zgłupieją, mówię, to jest końcówka, co? A potem trzecie 9. Internet wybuchnie i jebać to. Bo tam była kropka jeszcze, nikt nie znalazł kropki. Last of Us 3.2. Jim Ryan siedział na kropce przez cały czas. PlayStation 5 kosztuje 9,99. Ej, był taki film. PlayStation za 100 baków? PlayStation za 100 baków.
bierzemy całą kwotę na siebie, patrzcie, na tylko z tobaku. Był taki film w zeszłym roku z tym aktorem, który Mad Maxa grał. Cały czas zapominam, jak on się nazywa. Tego nowego. Ben Grylls. Jestem w szoku, że nie Sir Rowan Atkinson nie poszło odpowiedź. Wiem. Tom Hardy, tak. Grał tam po podwójną rolę dwóch braci o gangsterach. I plakat był tak skonstruowany, że białe tło, on i on, w czarnych ciuchach i naokoło był on i on, i naokoło było, wiesz, pięć gwiazdek. A te outlety, które dały trzy gwiazdki, było tak wkomponowane za nich, że było widać nazwę tego outletu i tylko trzy gwiazdki były schowane. Że niby zasłania pięć, tak? Że niby zasłaniają pięć gwiazdek. To było takie kurestwo, ale ten marketingowiec wygrał to wtedy, tak. Wow. Nawet jak zostały trzy gwiazdki, to wyglądało, jakby New York Times dał pięć gwiazdek. Mogę wam od razu powiedzieć, że Darkness nie będzie. Jeżeli przyszliście na The Darkness 3, to możecie już iść. O, Kowal, świetny jest film, Kowal. Poluje na Blu-ray. Ja już nie pamiętam. To jeden z nich był narwany strasznie, drugi był taki spokojniejszy, ten brat, w sensie on grał obu, nie? Ale... Przykro mi. Tak jest, czy nie będzie. Nie będzie na tej konferencji, na żadnej innej. Wyeksponowany kupił dzisiaj zasilacz. Mazel tov. Ja kupiłem buty, wszyscy wiedzą. Co? Wiemy, widzieliśmy twoje białe lakierki komunijne. To nie są lakierki, one są z takiego materiału jak żagle. Z takiego materiału jak żagle. To takie, że jak polejesz keczupem, to spływa? Nie, to jest... To taki garnitur Larry miał z tego, z czego miał garnitur. No. Legenda, o, to był ten. Zapyta, czy masz je teraz na sobie? Rozciągasz je? Rozchodzę je, no bo kupiłem za mało trzy numery, no ale... No tak, bo tylko takie były za te 18 zł. Nie, to nie był lateks, to było co innego. Tak, będę mi spał, bo kupiłem sobie buty do spania. Poliester, o. Mogłeś kupić te, co wchodzą paluchy w takie osobne, te do biegania. Nie, takich nigdy nie będę miał. Czy to by nic nie można zrobić, bo to jest prawnikiem? No tak. To jest akurat prawda. Nie, ale tak. Ja widziałem wszystkie filmy, ale nie oglądałem. Buty z prezentu. Umarł w butach. Jest butną. Właśnie. To są takie letnie buty. Sezon się skończył, więc była przecena. Ale ten. Tak, PlayStation 5 będzie 18 zł kosztować. W każdej Biedronce. Złotych, tak. W każdym TK Maxie. W TK Maxie. Kupiłem je w TK Maxie. Idę sobie do kina, patrzę jeszcze 20 minut na seans. W koszu byłeś, tak? PlayStation 5, nie. PlayStation 5. O, buty. Buty za 18. Nie, ostatnio pędzle kupowałem w TK Maxie, ale już wykupiłem wszystkie i nie ma, czy teraz buty wziąłem. No, co tam? Czy one są przewiewne letnie? Tak, pyta Trufla. One są letnie, one są mniej przewiewne niż takie najlżejsze trampki, ale tak, są lekkie. Buty z Too Good To Go, tak? Zamówiłeś sobie? Zostały komuś tak, na... Too Good To Wear. Oh my goodness, chyba się zaczyna. Zaczyna. Już się zaczęło, już jest God of War u mnie, u was, nie? Już jest God of War, już się skończył nawet. Tak. Uncharted 5. Odpowiednio chwilkę wcześniej. Cena. Szukajcie dziewiątek. Patera. Zaraz cena wyjdzie. No dobra, to jest remix wszystkiego, co już widzieliśmy. Bugs Next! To jest remix! Mówię ci, zaraz cena będzie. Tak. Będzie. Rewolwerowiec ją wystrzela tak w ekranie. 499. Okej, ale to było wszystko chyba to, co widzieliśmy na ostatniej, nie? Prezentacji.
No, no tak, to jest remis. Hashtag papotem kontra patera. Papotem. Papotem niemalże, papotem. Nie, to pazara. Pazara patera. Pazara. O, na PC-cie emulującym PS5, to nie, to tak, to nie. No wszystkie gry, które pokazują do tej pory, tak... Nieważne, nie. Przegrane. To coś jest... To, niech zgadnę. To jest faki. Final Fantasy tutaj wstawia jakąkolwiek liczbę. 74. Dwukropek, głupi tytuł. V4. X2. X1. Tak. -2, o właśnie. Dobra, są te czokoboko. A oni w poprzednim Final Fantasy nie jeździli samochodem? Co tu się dzieje? To jest Final Fantasy, czemu takie pytania za... Czemu nie rozumiesz tego, że to jest Final Fantasy? I oni w poprzednim jeździli samochodem, a teraz są dinozaury. To są te chrupki czokoboko. Nie, to jest Final Fantasy, bo były te wielkie kurczaki, na których się jeździ. Czekobąsy. Nie grałem w tyle tak. Final Fantasy, że wiem, że to jest Final Fantasy bez... Byłem jeszcze małym chłopcem, gdy pokazywali pierwsze Final Fantasy. Żebyś wiedział. Kiedy nie grałem już w dużo Final Fantasy. Chodziłem jeszcze na stojąco pod szafę, kiedy pokazywali pierwsze Final Fantasy. Lałem w pieluchy tetrowe, kiedy wychodziły pierwsze. To była tetra. Mama musiała mi tyłek posypką, żeby mi się posypką. Nie, najpierw trzeba było pokremować tym kremem Nivea, tym takim okrągłym, żeby posypka się trzymała dłużej. Mhm. Wtedy już wychodziły sypnąć. Final Fantasy. Konfa głośniej. Już było wtedy 10 różnych Final Fantasy. Ja już wtedy nie wiedziałem, które Final Fantasy. No to fajnie wygląda. Wygląda fajnie, tylko... Nigdy nie będę w to grał. Zależy jaki będzie gameplay, no jeżeli to jest taki action, tak jak... Czemu nie? Znaczy nie ma mowy, nie będę grał, nie? Ale... Wygląda dokładnie tak jak ta, jak jeździli samochodem, tylko w innym, inny setting jest, widzę. Średniowieczny znowu. Czy te buty są z tetry? Tak, te buty mogą być z tetry. Jak będę je zakładał, to sobie nakrymuję stopy Niveą, posypię. Jak się zesrasz w buty, to musisz się ten stopy tu... Nie, jak się będą się szybko rozbierać. Dosrak, okay. To oczywiście szybciej mi zejdą. No. Czwarta minuta, pierwsze łzy w oczach. No. Zazdro. Ja nie mam takich butów, co mogę w niej nasrać. Ja muszę teraz kupić grę. Czy to jest... Nivea. To jest... Strzelam, że ekskluzyw jakiś pewnie... Pełen roczny. Nie ma sprawy. Oddajemy, tak? Niech biorą nas, żeby ja zawsze nawet. Team Xbox oddaje. Bierzemy jeden dla drużyny. Niech biorą. To niech to będzie na mnie, oddałem im. Ktoś ma pretensje, to proszę do Tartaka pisać. On oddał. Przykro mi. On oddał ten tytuł. No bez tak, walki. Bez walki oddał ten tytuł. Co to jest? 16, tak? Bez żadnych głupich tych? Okej. Okay. To jest chyba dużo rzeczy, jak nie ma żadnych podkropek, co? PlayStation Console Exclusive, proszę bardzo. Also available on PC. To proszę pastę do butów, ale... Jak to teraz liczymy? Jak to liczymy teraz? Butów. To jest ekskluzyw, czy nie jest ekskluzyw? Ale jak to PC? No to już nie, wtedy, nie? Ale to już... Nie wiem, bo... przecież można kupić PC do grania wszystkiego, a PlayStation do ekskluzyw. Patera. I co? Kamerka. Aha, od tej pory wszystko na PlayStation. Między trailerami będą pokazywać, tak? Po kawałku. Tam był kawałek ceny, nie wiem, czy widzieliście kawałek ceny. Ale jest napisane, że od tego momentu wszystko jest praktycznie... Od tego momentu wszystko jest na Xboxie. Od tego momentu wszystko jest for Elysis. Dobra, jest Miles Morales. To Batman. Ja bym chciał w to grać. Co? Z czego się śmiesz? To jest Batman.
To Batman jest. Ten strój jest podobny do tego Batman Beyond, nie? Bez... Batman Beyond, co no. Chciałem mówić. Czarno-czerwony. Dlatego, wygląda że bardziej Spider-Man, jest bardziej obcisły ale pewnie to Batman. Wygląda jak Spider-Man. Próbują nas nabrać. Ten Batman wygląda trochę jak Spider-Man, co? Bardzo dziwny Batman. Zaraz zapowiedzą, że Miles Morales jest tym Gotham Knight. To jest Spider-Man, jako piąty. Bardzo dziwny Batman. That Spider, o. Ładnie wygląda. Man Arkham City. Uncharted 4 tak reklamowali. Pamiętasz, jak on szedł? No. Nathan Drake przez ten taki market. Sony lubi tak reklamować gry. Jak zrobić tę samą mapę, tylko inaczej? Dodaj śnieg. No to nie jest wina gry, bo Spider-Man jednak był dość przywiązany do Nowego Jorku, nie? Więc... Ej, no ale to jest już mapa z Far Cry'a, tylko że odwrócona. I mamuty. Cześć, Brian. Cześć, Brian, gdzie jest Sunset Overdrive 2? Chuju. Sunset Overdrive 2. Nie da rady. Będzie, bo się sprzedałeś. Słuchaj, jak on zrobi, to ty w niego nie zagrasz, będziesz miał PlayStation. Także go nie wyzywaj. Daj konfek głośnik. To jest marka. To jest marka pana Microsoft, to co? Fryan Bargo. Czy to jest nic? Fryan Bargo? Z kim on będzie walczył z tej części? Nie wiem. Nie wiem, nie pokazali chyba. Mr. Negative, nie? Był w pierwszej części. Znaczy, Mr. Negative, ja doszedłem do Mr. Negative, ale potem na filmach jeszcze widziałem, że było, że Sinister Six w zasadzie było. No, ale oni byli tacy tam, powiedzmy... Żeby nie tylko. A ty chcesz dojść w końcu Spider-Mana? Nie. Come on. No, ci jakoś strasznie futurystycznie wyglądają, to mi się tak średnio podoba. Mr. Positive pisze czat będzie. To sejca. Mrs. Positive. Z Batmanem będzie walczyć, no tak. Tak, z Riddlerem zasadniczo będzie walczyć tutaj. I z Pingwinem. Z Pingwinem. Z Pingwinem. Dlaczego z Pingwinem? Ona miała takie trochę te macki jak doktor. Man Mikimen wpłacił dychę. Halo, gdzie Cameo 2? To nie ta konfam, Man Mikimen. Nie te drzwi. Tak, pomyliłeś salę. Zaraz będzie. Czy jest jakaś konfa facebookowa, dobrze widzę? No ten VR nowy, nie? Zapowiedzieli kilka jakichś tam innych rzeczy. Ten Quest 2, tak? Oho, scena z tym rozpadającym się mostem. Pamiętacie Avengers? Nie ma tygodnia, żeby ten most... Nie, bo to jest inny most. Nie, to jest ten sam. Nie ma tygodnia, jakiś most się nie. Oni wygląda jak mieli połączone moce. Ten kolor od Mr. Negativa, rękawice jak Shocker. No właśnie, to wygląda trochę jak... ramiona jak Octopus. No, wygląda to jak jakiś taki milenialsi... milenialsowy Sinister Six. Ktoś ukradł tech i zrobił tak. Ktoś ukradł tech i ten, po trochu z każdego wziął. No ale to się niczego nie nauczyli? No właśnie się nauczyli, widać, idzie im lepiej. Jobless mówi, że z Fortnite'a uciekli. Trochę tak. O, ten ma piłę mechaniczną, a nie, to jest... To jest ten z tej bijatyki, ta Ivy miała, nie? Tak się nazywała ta w ogóle. Soul Calibur to był? Tak. Walka wygląda podobnie. No to fajnie. Przy czym Spider-Man, Miles Morales ma trochę inne te moce, ma ten taki, ten paraliż, nie? Potrafi robić. No i niewidzialność. No i niewidzialność. Czy było już coś fajnego w Final Fantasy? Cię interesuje? Patera na moc. Już się rozpada most. Jep, już się rozpada most. Oni planowali ten serwis pół roku temu.
miesiąc temu skończyli reżyserować filmik na tą prezentację, a potem wyszło. Bo Jemion wpłacił dychę i mówi, że przysłała go Legenda Północy i teraz musisz mu SketchUp ten dołożyć. Idzie, czekaj. Idzie ketchup. Poszło. Final Fantasy jest ekskluzywem na PS4, ale wyjdzie też na PC. Ale jak to? Nie ma już prawdziwych ekskluzywów, skończyłeś. Ej, tylko czekaj, jak to jest w końcu z Milesem Moralesem? Oni są w tym samym, na tej samej ziemi, czy na innej, co Peter? Na tej samej, no. Pamiętasz z jedynki? On ten, on nawet byli, była cutscenka z nim. On nie pamięta, bo nie ogląda. Aha, bo on nie... okej. Okay. Czy Miles Morales będzie na PC? Pewnie kiedyś będzie, ale nie na... na pewno nie jednocześnie z premierą. Najpierw zwykły... No nie, ale proszę cię, to jest ewentualnie Hulk level shit, a nie, to jest Spider-Man, żeby mosty trzymał, no nie. Ej, no trzymał rozcięty na pół ten prom. Też mostu nie utrzyma. Ale most jest cięższy. Ja tu mam, proszę rzeczy, mam tabelkę. Choć tabelkę rzeczy, które Spider-Man może trzymać, tak? W pozycji tej. Wydanie z polskiej Spider-Mana, TM Semik, jest napisane, że Spider-Man ma tylko siłę 6. I on tak nie może. Hulk ma 9. Tak nie może. Spider-Man ma siłę 6. I rzucać kością, ale most ma 8. Czy on tak jak w Magii i Miecz, jak rzuca kością, dodaje do tych 6? Page Noir albo Page Noire wpłacił 20. Był zakład z Legendą Północy, że wpłacę więcej od niego, więc... No. Czy wy musimy wam ten SketchUp wysyłać, czy możecie się tam... tłuc. Nie, ja wypłacam na czacie. I wypłacasz na czacie keczupy, tak? Ja chcę tak zobaczyć, piszę. Gdzie zabrnie ta licytacja. Harry Potter. Magic. Czy Harry Potter będzie ekskluzywem? Przerywa mi cię quest. Niech go biorą, tego Harry'ego Pottera. Tartak, przestań oddawać wszystkie rzeczy. Coś musimy negocjować, goddammit. Nie, Harry Pottera nie oddawaj. Bo co, bo zagrasz na swoim PlayStation? Ej, ale w Harry'ego Pottera to ja chcę grać. Na Xboxie jak nie oddasz. No tak. Sorry, w tym... Gdzie jest Zuza? Szukam... Jest, zapiszę. Aaaa! Tak myślałem. Nie Harry Piotr. Every stone in this castle tells the story. Witches and wizards. Who came before? No ładnie to wygląda. Uciek, pisze, ekskluzywo patronu. Nie rób tego! Zniknie z wszystkich innych konsol. Tiara przedziału mówi PlayStation. Najgorzej wyglądają twarze. Wszystko wygląda super, tylko twarze takie sobie. Nie wiem, mi się podoba. No, wygląda takie w stylu, tu masz szkoł. Wiesz, gdyby zrobili coś takiego jak Bully, nie? To byłoby super. W sensie, żeby nie miało realistycznej grafiki? Nie, chodzi mi o to, było to, żeby był taki gameplay, czyli masz normalnie zajęcia, chodzisz na lekcje, a oprócz tego wieczorami między zajęciami się jakaś drama dzieje, nie? Może masz, nie wiesz tego. Ej, no, ale wyglądały te poprzednie gry przecież starego Pottera. O, i Ork z Władnych Pierścieni. W szkole, z tego co kojarzę, miałeś tam jakieś pojedynki, miałeś lekcje, tak przecież jak Bully. Ej, mi się podoba, super. Mówcie co chcecie. Tylko to nie jest Harry Potter, nie? To jest jakiś... Nie, to po prostu wiesz, szkoła w świecie magii, Harry'ego, nie? Nie Harry Potter. No. Tam był chyba podany rok na początku. Początek 1800, więc pewnie ludzie wiedzą. No, to fajnie. Hogwarts Legacy. Mobi wpłacił... Jesus Christ, raz, dwa, trzy, cztery, pięć? Pięć jedynek, bo lubicie co? Pięć jedenastek.
Lubicie okrągłe w wartości donatów. Jedynki nie, sorry, dzięki, sorry, ale dzięki, ale nie. Jedynki nie są okrągłe. Tam było, tam teraz, była kropka w złym miejscu. Mobil. Teraz weszło OCD. Nie było. Ale to było w ogóle nierówne. I'm Dan Vondrak, creative director at Raven. One of our goals as developers is to bring the game world to life unlike anything you've ever experienced. And the PlayStation 5 is making that happen. Nie było nic o ekskluzywności. With the power of the new console, we've been able to significantly enhance the overall experience. Czemu Call of Duty jest tutaj? From what you see in the world, how it feels in your hands, to what you hear around. Tak, no wiem, ale no, come on, tej gry nie trzeba reklamować. Już macie Call of Duty? In the middle of one of the most dangerous times the world has ever known. The height of the Cold War. Zuza, nie było ten, nie było żadnej informacji. Ale i tak wiem, że kupisz PlayStation 5, Zuza. Pogodziliśmy się z tym faktem, że stracimy cię w tej generacji. Zrobimy ci pogrzeb na wylejem, będziemy ten, będziemy wylewać napój. Wódę na za utraconych tych komradów. Za poległych. Za poległych. I kobra będzie grała i działo wystrzeli. Muzykę z tego, z Gladiatora puścimy. W sensie kobza z komórki, a to działo kobza to nie z komórki. AKA kobza z komórki. Puścimy muzykę z Gladiatora, AKA kobza z komórki. Airfield's just up ahead. Let's go find shit. Z Connorem było walczyć u waszego boku. Fajnie wygląda, tak jak ostatnie 50 części. No. Nie no, to ostatnie Modern Warfare było trochę inne. Jaką będzie miało tą taką ekstra misję jedną? Każdy Call of Duty ma jedną dobrą misję, nie? O Boże. Hagar wpłacił dwie jedynki i dwa zera. I For Horde Xbox. For the Horde, tak? To miał być żart. Wowowy Xbox, Xboxowo-wowy. Wołowo Xboxowy. To też nie wiem, czy to jest, czy to jest okrągłe. To jest symetryczne, bo jest 1.0.0.1. Nie, to dalej, to dalej sprawiało, że mój mózg swędział. To było For Hoarders, tak jak... For Hoarders, no tak. Tak. Nie spodziewałem się tego. Czy on ma kurtkę Cobra Kai, czy tam jest tygrys? On ma kurtkę Cobra Kai, ale tam jest tygrys. Tiger Kai. Czyli to jest odłam. Kai. Nie. Tajlandzki Kai. Odłam. Tygrys Kai. Tygrys Kai. Po polsku piszę. Tygrys Kai, razem. Tygrys Kai. O, tak. 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 Tak pamiętam każdy kolor. Tygrys Kai. Poza tym, że gra się na weteranie i cały czas się za tą jedną skrzynką trzeba chować. Ile to leci 15 tysięcy granatów w twoją stronę. 30 sekund niczego nie widzisz, bo cały czas się regeneruje. No wygląda jak Dudi. Nie ma wątpliwości. No. Nie pomylić tej gry. Ale kiedy się skończą były. Oj. One miały taki moment, że były słabsze, tam Advanced Warfare. Były słabsze, tam, ale Activision sprzedawały się, wiesz, w 500 milionach kopii. Nie wiem, ciągu. ale potem, że tak powiem, nadrobiły z tym ostatnim na czele. Yep. Ty no. To jest samochodowa incepcja. Jedziesz samochodem, to jest drugi samochód. Słuchaj, Bobby Kotick jest miliarderem dzięki tej grze. On to się szybko nie skończy. Co się dzieje tej Feldze? Nie widziałeś, oni jechali samochodem, wrzucili drugi samochód, teraz ten mały samochód goni jakiś mały samolot pewnie. Bum! Czy to by położyło samolot? Nie, ale wystarczyłoby, żeby z koło rozwalić na przykład. Ale on już był, on już się oderwał. On miał tak, on już był w tej prędkości, że on już nie musiał być na koło. To jest Rocket League mogę. Właśnie Nice Panda mówi, że było zajebiście, gdyby ten mały samochód jeszcze mniejszy wypuścił. O, takiego matchboxa. Tak, na końcu dogonił bardzo mały samolot. Call of Duty Micro Machines. Robert Redford wygląda świetnie Robert jak zawsze. Redford jest.
No, no tak. We hope you enjoyed that sneak peek at the campaign for Black Ops Cold War. Duty wychodzi? There are many more twists and turns along the way as you begin to unravel the Call of Duty truth. And we can't wait for you to play it. In addition to the story campaign, Cold War features the next generation of multiplayer online combat. And it's all new. Bankowo się 330 złotych. Today I have the special honor to announce on behalf of my friends at Treyarch that the PlayStation community doesn't have to wait to play multiplayer. Starting this Friday, PlayStation players will be able to play the multiplayer alpha exclusively on PlayStation 4. And for those of you that are watching at home on your PS4, you can preload this experience starting tomorrow. We can't wait to see you online on Friday and through the weekend. Enjoy the rest of the show. Zaraz niedługo będziemy kod klepać. Ekskluzywnie na Xboxie możesz dokończyć kod gry. Zaraz podadą adres, na który można wysyłać listy i na kartkach można rysować. Jeżeli masz pomysł, jak nasza gra powinna wyglądać, zapraszamy do naszej alfy. Wiecie, na co zwróciłem uwagę, że jedni i drudzy wzięli jakieś kurde zajebiste ekipy do tych renderków na te eventy. To jest coś innego niż było poprzednio, a to wygląda tak ładnie. Widzieliście tam tą dziewiątkę? Series X była czy widzieliście tą dziewiątkę, która się tam wyłoniła na chwilę? Tak, to już jest siódma dziewiątka. PlayStation 5 kosztuje 9999. O, Resident, teraz morda. Spierdalaj, to będę specjalnie gadał. To jest Resident? To jest Resident, tak. Sam jakiś SWAT robił. No tam Chris, nie? Chris jest SWAT. Znaczy był. Już nie jest. Chris jest SWAT i teraz już nie jest. SWAT! Cousin SWAT jest Chris. Chris był Cousin SWAT przez czwartą... Nie, piątą, szóstą, siódmą część. No, jeszcze pisze, że dla Xboxa Series X tego renderka robił Platic Image. A dla SI też? To ostatnio ten trailer z tą cieczą. Z tą cieczą. Quit being so paranoid. No to jest kolejna gra po Final Fantasy, którą ja podziękuję. To nice. Jeszcze piszę, że tak. O, chyba, że tak będzie wyglądało gameplay. Jak Limbo. Yet determined to find the nie, nawet jakby tak wyglądało, to bym to nie grał. Weszła ta siódemka do Game Passa i nawet nie przeszło przez miesiąc, ale... Bardzo dobra gra. Ja nie będę grał w ten początek, jak przyjechacie. Weszła ta gra do... Weszła ta siódemka do Game Passa i nawet mi nie przeszło. Nie, bo tam ten taki... Strzelańsko po prostu. Tam nie ma nic Silent Hillowego. Ale mówię o tym początku, co właśnie odczekacie. Czemu ludzie lubią takie rzeczy oglądać? Jesus Christ. Dobra gra. Szanowny. Tak się śmieje z takich rzeczy. Dzisiaj grałem w to samobójstwo tej ręce. Rachel, co mówiłeś, że się potem po tym hotelu chodzi, mówiłeś, że straszne. Ja nie rozmawiam z tobą. Łażę po tym hotelu, łażę i pytam cię, gdzie będzie to straszne i... Nie masz w ogóle Boga w sercu, wiesz, Tartak? Ups, obiecaj straszne. Village People, 2021. Okej, okay, jaki będzie tytuł następny, skoro będzie dziewiątka? Wiesz, że dzisiaj rano na kiblu o tym myślałem, jak będzie... Jak się nazywało? TMI po pierwsze. A po drugie, do czego doszedłeś? No, że muszę to sobie na kartce rozpisać. Tak, okej. Okay. Muszę najpierw napisać 9 i zobaczyć, do czego będzie pasowało. No, okay. To jest I albo L i X. No, i co masz? No, nic. Jeszcze. Mixer. Mixer. No, jest coś, co się... No, Resident Evil Mixer. I X w środku, to znajdzie się Mixer, no już masz. Resident X Evil, no. Resident Phoenix. Tak. Phoenix. Vixa. Resident Evil Vixa mi się podoba. Vixa. Vixis. Matrix. Fixed. Vixis. O, albo Village 2 i zamiast G9. A? No, tak też kombinują, nie? Przecież co, 7 chyba miała taki? Nie, Revelation.
Revelations miało drugą część. To jest ten Deathloop? Tak wygląda ten Deathloop? To są różne te misje, nie? Za chwilę pokazują jakieś inną scenę. Nie, ale myślałem, że wszystko jest w takim mieście, a tutaj widzę jakieś góry, taki jakiś... Resort narciarski. Różne mapy. Może, no. Mnie intryguje ta gra, no, jest strasznie ciekaw. Szkoda, że ją przesunęli, no. O, już widać, że ma takie rzeczy, te moce, to są te... Dishonored takie. Więc pewnie feeling też będzie tego fajny, a Dishonored to jest właśnie tak to działało. Samo co Kikoshima, że te etapy w mieście wyglądały dużo lepiej niż to. To wygląda tak... Tak, albo Resident Evil 9. Okej, to wygląda ładnie. Tutaj... Słońcem jest ładnie, okej. To jest w dalszym ciągu w grach, że nie wiem co się w niej robi, ale... Fajny. Ale podoba mi się wszystko. To może się okaże na końcu, że to jest po prostu zwykły gra z singlem. Czy Cyberpunk będzie we wstecznej na PlayStation 5 tak jak na Xboxie? Nie rozumiem pytania. Czy Cyberpunk będzie we wstecznej na PlayStation 5 tak jak na Xboxie? Myślę, że... No dobra, pewnie wsteczne to złe słowo. No właśnie. Cyberpunk wychodzi na PlayStation 4 i dostanie upgrade do PlayStation 5. Tak, chyba też za Freako. Znaczy na pewno za Freako, bo to Reddit. O, tak. Teraz to. Tak to grał. No to jest Dishonored, nie? To jest Dishonored, ale też bardziej ten... Bullet Hell? Nie, jak to się nazywa ten? Bullet Storm? Storm Bullet? Może. No, też bym nie był zły. Jestem jednym z nielicznych osób, co chyba to dobrze. O, albo pamiętacie gry, ktoś nazywała The Club? Chyba też takie, też polega na tym, żeby robić takie rany na punkty. Na czat się biegało się po komandzie i zabijałeś kogoś, to wpadały punkty, mogłeś dalej biec. Nie, ja wiem, że The Club tak nie wyglądało, mówię tylko o podobnym gameplayu, że robisz rany... The Club. The Club. The Club. Francuska gra w Craft. The Club. Jak The Club. PlayStation Console Exclusive. Tego wam nie oddam. To... Co za disclaimer na dole? Patera. Patera. To jest siódemka? To jest zero. Q2. Siódemka niedobrze. Nie pasuje do niczego. A, osoba, pewnie było. 777. O, Sonic. Co? Od Capcomu? chyba Sanio. Saniok. Red Demon. Saniok de Headgold. Saniok? Saniok Headgold. Nie, Saniok de Headgold. Jest tak głupie, że nie chcę powtarzać tego. Oh my god. Właśnie 40 osób wyszło, Tartak. Sega nic nie ma już na kartę. Ma Sanio Kredów. Ale kto kupił, no wiadomo, Saniok. Saniok Dech, ostatni raz taką... Ostatni raz taką muzykę słyszałem, jak byłem w liceum w 2006 roku. Okej. Okay. Ciekawe, czy jest to... Dobra, bo tu mamy jeszcze tylko 9 minut trwać. Wiesz, że Saniok Hehehe będzie miał odwrócone kolory do tego, czyli będzie taki cały, taki w cielistym kolorze. Będzie miał niebieski brzuch i będzie biały? Tak, będzie coraz to grabił mnie. I lubi... Nie, będzie odwrócony, będzie miał wszystko na zewnątrz, brzuch na zewnątrz, jelita na zewnątrz.
I będzie super, i będzie super wolny. Super wolny, w zasadzie się będzie czołgał, no bo jak będzie miał wszystkie narządy na zewnątrz, to będzie bardzo, bardzo cierpiał. Będzie wyrzucał te monety i pierścienie, żeby ktoś mu pomógł. Ale kup Psanioka, to byś zagrał pewnie. Tak, Psanioka bym zagrał. Psanioka de Hedgehoga. Ja nie mogę powiedzieć tej nazwy. Psanioka de Hedgehoga. Dobra, co to jest? To jest nowy Bioshock. To jest nowy Bioshock. Oh my god. Nie, to jest ten, ten Ape. To jest Ape, panie. No. Raptor już jest w Ape, no. Zuza powinnaś tutaj też aktywować. Zuza pisze znowu moje. O Jezu, właśnie. Hi, I'm Lorne Lannan, creative director of Oddworld Soulstorm. We're excited to bring you an all-new exclusive trailer from the game. Here, our unlikely hero, Abe, finds himself fresh off the back of freeing his people from the Nefarious Disruption Farm. He thinks the journey is over, but soon discovers it has only just begun. The stakes are higher, the threats are larger, the obstacles are more devious, it's all made possible by the power of PlayStation 5. Enjoy. 2 miesiące temu. Dobra. PlayStation 5. Oni nie pokażą ceny, nie? Uuuui. Pokażą ceny. Nie wierzę. Oni już nie muszą czekać. Jak mają nie pokazać ceny, jak to trzeba za tydzień zamawiać? Czy za miesiąc premiera? No, no jeszcze 7 minut im zostało. Będzie ci blokować całe konto na wszelki wypadek. Nie. Może to jest przekaz podprogowy, zaraz powiedzą, że pokazywaliśmy w skrót co 100-setnej klatce ceny. Gdzie jest jakieś wideo, gdzie oni to, wiesz, trzymają w ręce? Gdzie jest wideo, gdzie oni to, gdzie Digital Foundry trzyma to w ręce? Nie ma. Spencer pokazał ten, który był... Tak, gdzie jest Spencer, który trzyma PlayStation 3. O niczym nie pomyślałem. Oplułem monitor. Gdzie jest Phil Spencer? Gdzie jest Phil Spencer, który trzyma PlayStation? Tam się nie zdziwił. Phil Spencer jest już wszędzie, więc nawet jakby się pojawił tutaj, to bym to nie zdziwił. Muszę teraz obejrzeć jego filmiki, ten z domu, on może cały czas miał na biurku. Co to grał, jakby to grał? Tak się okaże, że na tym filmiku sprzed 2 lat on miał PlayStation 5. O dobra, Patera. To nie było, to był render na PlayStation 5. Ile to już, tutaj to się zaraz kończy? To było chyba 0. Your friends are worried. No mówię, 6 minut jest do końca. They're here with me. Please come out. Jak nie pokażą tej ceny, Gregory, już nawet nie będzie śmieszny. No, nie będzie śmieszny, bo oni już nie mają na co czekać. Nie ma potrzeby. To nie jest chyba Contro 4. Portal 4? Co to jest? Jak to było? Friday Nights at Freddy's? 7? Faktycznie tak wygląda. To jest Five Nights. No jest to. Five Nights at Freddy's, ale... Friday Nights at Five. Tak. Oddajemy to. Bierzcie to. Jak bierzcie to. I think she's found us. Boże, jak te gry... Na zdrowie. Tak... Kubar zamknij oczy. No. Czy tą grę pojebało? A co to będzie? Taka jakaś kompilacja wszystkich części? Co to miało być? Te gry co? Za 5 zł chodzą. Co to było w ogóle? Przepraszam, czy to był ten GIF taki, gdzie oglądasz i nagle ktoś do ciebie krzyczy? To jest serio? Zaraz będzie Deluxe Skyjumping się okaże, że wychodzi na PlayStation. I druga gra tego to o wspinaniu się w tym garnku. Ej, to dobra, jest PlayStation Studios teraz. No teraz będzie God of War. Boy of War. Japan Studio. Co PlayStation Studio? Gdzie jest scena? Blue Point. Souls. Okay. Czyli to jest Dark Souls. Demon Souls. To jest Nexus nawet. O, proszę bardzo. To nie wyjdzie na 4, nie? Nie. Chuje. No i to jest w końcu coś, dlaczego warto kupić tę konsolę, której jeszcze nie widzieliśmy.
To i Sanio. Nie. Nie oddajemy. Znaczy w sensie. Niech biorą. Co znaczy niech biorą? Oni to. Ty, ale jak to wygląda? Nie ma. A nie, jest zejście. Patrz jak to wygląda. Gdzie tu skaczesz, odpalaj. Backstep, proszę bardzo. Ładnie wygląda. Wygląda jak trójka. Podoba mi się. Ej, wygląda dużo lepiej. Wygląda lepiej niż trójka. Nie, no ładnie, ale mówię, wiesz. Zacznij już oglądać walkthrough jakieś, bo będziesz musiał całe przejście zrobić. Ja pamiętam dość dużo z tego. Ale Demon Souls są na tyle skomplikowane, że mają te tendencje światów i to muszę sobie przypomnieć, tego już nie pamiętam jak to. No. To co było w którym. Potem dzwonimy na Zoomie, ja ci opowiem. Tak, ty mi opowiesz na Zoomie. W ogóle dzwonimy się na Zoomie to raz, to już jest lol. A dwa, że ty mi opowiesz w ogóle. A jak ci coś tam tak źle wytłumaczy, to call me. Będziesz miał wyjaśnione wszystko. Jak ta lala. Na Teamsach, o. Dobra. Ta postać nie ma tyle staminy. Tyle on tam tamtego gościa minął, przebiegł tutaj, tamten go nie dogonił, już go dawno zabił. On gra na... nie graj, nic nie wiesz. Gra na easy ten koleś, widać. Nie ma easy w Soulsach. Zresztą dziwisz, jak w Demon Soulsach będzie easy. Dziwny ten master pisze... No raz go ciachnął, dziwnie. Tego rycerza z niebieskimi oczami raz ciachnął i zginął. Sure. O Jezu, no Kups, no to jest, wiesz... Ty, jak tak się da, jak tak się da... Nie da się, nie, tak się nie da. Tak by ten... zdewastowali twoje dziecko i by... A jakby dali wideo... Dokładnie, idę to my boy, nie. Nie, mówisz nie, a oni chcą pieniądze i co? Nie, nigdy. Nie uwierzę w to. Zarabialiśmy dużo pieniędzy, a możemy zarobić wszystkie pieniądze. Bo się okaże, że 10 milionów ludzi może grać w naszą grę, a nie milion. No dajcie spokój, a wystarczy dodać, jest bardzo łatwy. Co Kuber powie? Jaki Kuber? No Kuber! O, jest. Ale on teraz wygląda zajebiście. Ty, bo to nie jest nowa część, to jest remake. To jest remake. No, to jest remake, mówię, dokładnie. Ten pierwszy yep. Popór, nie mu się na głowę spada. Tak, witamy. Czy to nie jest nowa gra, to jest nie, remake. To jest remake. Bo to są Easy Soulsy. To nie są Easy Soulsy. To jest Tower Knight. Jego pokonałem, do pająka... Nie pokonałeś go. Pokonałem, tak. Ty Falanksa nie przeszedłeś tego na początku. Falanksa nie przeszedłem na streamie, ale ja w tą grę wcześniej grałem sam. Ludzie jaszczury ich też pamiętam, tak? Streamowałeś Demon Soulsy? Nigdy nie streamował Demon. On w ogóle myli światy gry, poziomy trudności, programy, na których będzie mi opowiadał o tym, jak to przejść. I to sobie odpalę ten z Dark Soulsów remastera, to taka stream, jak poszedł do Havela, zaczął, co kurwa jest. Tak, to było zajebiste. Tak. O, idź tu, tak, o, idź tu, pa, idź tu. Teraz, jest. Patera. Teraz cena to wyjdzie. To jest dziewiątka, czy to jest... To są te symbole w kółko, no kurwa. Patera. Tak podoba mi się. Jak nie umiesz się bawić. O, to jest Fortnite. To jest Fortnite. Poznam tę grafikę wszędzie. Poznałem po autobusie. No fajnie na koniec, zakończysz Fortnite'em. Co, może pozbywają się trybu Battle Royale i wracają do budowania baz, co? No nie, no pokazali, nie? Że idzie PlayStation 5, to jest ważna informacja, ponieważ dużo dzieci w to gra, tak, więc... Tak, jakby ktoś myślał, że tego nie będzie, no. No. Dobra, Pazara. Dingopesz, fajna ksywa. PlayStation Plus Collection. Teraz, Patera. To już musi być to. Nie. Teraz pokażą swojego Game Passa. No, nie zdziwiłbym się. Oho, to New PlayStation Plus jak... Benefit, proszę bardzo. Brzmi jak... Nazwa PlayStation Plus Pasta. Mhm. Niżki do Wendy's. Monster Hunter, God of War. Fallout 4, yep. No.
Na pewno zrobił Game Passa. Zrobili swojego Game Passa, patrzcie na to. My name is Marcus. My name is Carl. To większe są gier z ich studiów, nie? No są, tak, no. To są same ekskluzywy. Może zamiast robić Game Pass, po prostu wrzucą wszystkie swoje ekskluzywy do... No nie, Battlefield jest od elektroników. Batman. Man. Albo bardzo dziwny Spider-Man. Bardzo dziwny Spider-Man. It's time. Grałem w to już kiedyś, pas. Które? Persony? Wszystko. Enjoy a selection of generation-defining PS4 games. Access the entire collection on your PS5. Simply download games and start playing. Witamy dwa lata temu. No. PlayStation Plus Collection. To... Nie wiem, co to... Czy to jest ich wsteczna, czy to jest... No nie to, wiem, dostałeś... To nie jest Game Pass. Dostałeś logo, a nie wytłumaczenie. Wydaje, że to jest po prostu... Nie wiem, chyba... Mam wrażenie, że to jest PlayStation Plus, jak dokupisz sobie Collection, to dostaniesz wszystkie gry z poprzedniej generacji? Tak, że te gry, co pokazali po prostu na premierę PlayStation 5, dostajesz w abonamencie, tak jak gry w Goldzie, żeby był powód, żeby grać, żebyś miał w co grać, to wszystko, co wymienili, ci dają. Najgorsze jest to, że mają prezentację i zamiast nam o tym powiedzieć, to musimy zgadywać, to, co oni nam dali. No. Dobra, Patera. Patera. Zamknij się. Teraz jest. Ale ta konsola jest brzydka, ja pierdolę. Zamknij się, Patera. Oh boy. Moc chlebaka jest silna w tej chwili. W środku jest 5 chomików. Zawsze. W środku jest zawsze 5 chomików. Jeden Infinity Stone. Ceny. Jest! 399, 499, proszę bardzo. Do widzenia. Mniej więcej, bo nie pamiętam, ile kosztują tamte. 12 w USA, 19 w... Co? Wróć. Nie, dobrze, tydzień jest różnicy. So now you know. Thank you all for joining us today and for being part of this amazing journey. Wow. It's your passion as fans of gaming that drives us to deliver a truly new generation of experiences. 19 jest w Europie, 12 jest w USA, Japonii, Kanadzie, Nowej Zelandii i Australii. We look forward to you getting your hands on PS5 very soon. To close, let me leave you with one more. Now you kurna know. O. One more quick. Coś na koniec. God of War 2. Muszą czymś się jednać. Logo? Chociaż? Widać, nie, to jest coś innego. Five Nights, Nights at Freddy's. Winter Edition. God of War. No jak nic, proszę bardzo, dwa. Napierdziele tej gry nie będzie przez najbliższe 5 lat. Pokazujemy logo? Ale wiadomo, że będzie. No i co? Pokażą, no. Fable też nie będzie przez 5 lat, i co? No tak. O kurwa. Co, nie było innej nazwy? Ragnarok jest coming. To jest 2021. Dobra. Proszę bardzo. No i co? Możesz teraz zjeść swoje gacie? I zatkało kakao, to nie? Ale to nie wierzę, że to jest dwójka. To musi być jakiś jak Miles Morales coś w tym. A tam. Nie bój, przesunę. Dobra, powiedzcie mi, co to było to PlayStation Plus Collection w takim razie. Powiedziałem ci, na premierę PlayStation 5 te gry będziesz miał w plusie. Te, które pokazali, tak?
tak. Nie muszę płacić nic więcej, po prostu jak mam plusa, to mam te gry. To jest sposób, żebyś miał w co grać, jak kupisz PlayStation 5. Okej, okay, rozumiem. Gry, które mogę grać i grałem już na PS4, tak? Skumam. Nie mam eksperckiej wiedzy i tylko tak uważam, ale czas się ze mną zgodził. Okej. Okay. Dzwonimy cię potem na Teamsach i ustalimy to. Ja zadanie na dziś, że ci zakładam, masz zrobić research na to. Czyli tak, 499 z tym dyskiem, tyle samo co Xbox, trochę LOL. Ta bez dysku 399. Tu ma, nie jest gorsza, nie? Tak jak SK. No, ale nie jest lepsza. To nie jest ten sam poziom. Sama konsola to jest, nie? Z tą PlayStation 5 z dyskiem. Tak, PlayStation bez dysku nie jest słabsze od PlayStation z dyskiem. Nie, wiem, tylko mówię, że to w ogóle PS5 jest w tej samej cenie co Xbox Series X. Tam to nie są porównywalne. Tak, ale walczyć będzie ten o 100 baków tańszy, no. No tak. Osiągi, no ja, nie? Ja ten kupuję bez dysku. Po co mi dysk? Tylko mówię, że no walczyć, wiesz, zawsze będzie, oni są tańsi teraz o 100 dolarów od Xboxa. No jakby nie patrzy, ale nie tak. Mają najtańszej konsoli. No nie mają, ale nie mają też słabszej konsoli niż PlayStation 5. No. Jeszcze jedno, nie było, kiedy będą preordery, tak? Była tylko data, nie. Kiedy wyjdzie konsola. No ale to już jest różna informacja. No tak, tylko wiesz, to jest taka informacja, że trzeba czatować przy kompie i odświeżać, nie? Dziwne, nie? Tydzień różnicy. Trochę bez sensu. No bo wystartowali z produkcją za późno. No, na ale nic dlatego mówię, tydzień różnicy, to aż tak mi się nie spełnia, że musieli o 7 dni przełożyć ten. No. Bo to wiesz, jakby było miesiąc, to bym rozumiał, że im się spięło i musieli to jakoś ogarnąć, ale tydzień? Mam wrażenie, że może było zaplanowane na ten tydzień później pierwotnie, ale damy radę puścić 12, a Xbox wychodzi 10, to puśćmy chociaż w połowie świata wcześniej. Ameryka, Japonia, Kanada, Meksyk, Australia, Nowa Zelandia i Południowa Korea. A plebs tydzień potem. No, tydzień to nie jest taki, tydzień to nie jest rzecz, nie? Tak naprawdę to. Spoko, Kubar, wyślesz nam overnightem. Overnightem. 12. Mam nadzieję, że macie te przełączki ze 110 gotowe na tą noc, kiedy ja będę ci overnightem